No, witajcie, witajcie na rozpoczęcie dnia. Właściwie to już jest południe. Balkon już mamy ogarnięty, podlany, umyty. Pranie się pierze, zaraz pójdzie na balkon. No, a my na tą działkę pójdziemy. Dzisiaj już też i dżem dokończyłam. Zaraz wam słoiczki pokażę. Mało tego jest, ale zawsze coś. Poza tym więcej nam nie trzeba tego dżemu, bo ostatnio mało dżemu wiemy. Takie piękne chmurki na błękitnym niebie. Także powinno się dobrze pracować, bo nie leje się żar z nieba. Jest tam 22 stopnie chyba. U nas przynajmniej. Za balkonem dalej te płoty są, nie wiem po co. Zapomnieli chyba o nich. I to tak. Po śniadaniu już dawno, dawno. Po dwóch kawkach. Także teraz nic, tylko brać się za robotę jakąś. A tu się rosołek pyrka. Ciemno, bo tu światła nie świecę tego małego. Ale indyczy. Zapomniałam, nie wzięłam was na statywie i teraz pewnie gdzieś zasłaniam te mikrofony. Są tu łapki kurze, skrzydło indyka, no nie widać tutaj, skrzydło i szyja, a te zielone to zamiast selera tego korzenia, to dałam na razie te całe zielone, żeby mi się nie zmarnowało. No, smak będzie. Oczka już są, ale to jeszcze. Wyłączę, przyjdziemy, to jeszcze będę go troszeczkę gotować. No. Tu moje akcesoria do gotowania jajek. Jak wam mówiłam, kieliszek mi tutaj służy w tym wypadku jako miarka do wody. Nakuwacz do jaj. No tu mam parę, tylko cztery słoiczki, już właściwie wystygły. Cztery takie słoiczki. Popatrzcie tak pod światło, nie wiem czy to będzie widać. Gęsty jest. A ja go bardzo mało odparowywałam. Bardzo mało go odparowywałam, tyle że go przez parę dni zagotowałam, gotował się chwilę, pomieszałam, wyłączyłam i tak przez parę dni. No i jest, to mi się suszy na razie ten dziurawiec, no bo do suszarki źle się go wkłada, a nie chcę go rozdrabniać, bo mi przeleci. W suszarce muszę zrobić porządek, bo mi się tam już pokrzywa. Tutaj jest akurat, widzicie, tu tak włożyłam, ale to się źle tutaj. Tam na dole jest jeszcze trochę pokrzywy. I to wszystko. No, wczoraj przyniosłam nowe, to jeszcze mam w torebce, tej papierowej. W tej papierowej to może być, bo to się będzie suszyć i tak. I to tak. Tutaj moje ptaszki na oknie, to tak jakby tam na tych gałązkach były, nie? No, temperatura, jakby kogoś interesowało, nie wiem czy tu widać, zaraz termometr tu jest. Może będzie widać, bo ja to tu ślepa jestem, to nie widzę. Nie wiem, czy zaś gdzieś mikrofonu nie przysłoniłam. No i to tak by było. Teraz przygotuję ten udka z kurczaka. Kiełbasek nie biorę już, bo mieliśmy je od rana, ale idziemy dopiero teraz. Także to wystarczy tylko po udku zjeść kawę, tam wypić. Przede wszystkim się nastawiamy na to, żeby tam coś zrobić. A w międzyczasie się udka zrobią, no to się zje i do domciu. Potem jeszcze ciasto mnie czeka. Także... A chcę sobie na jutro zrobić to ciasto z wiśniami. No i jutro nie wiem, czy pójdziemy na kawkę na działkę, czy nie. To zależy, jak tam dzisiaj zrobimy i jak tam będzie wyglądała sytuacja z tymi komarami. No, to do za chwilkę. No i jesteśmy na działce. Tu już mamy wykoszone. Znaczy już jest popołudnie, no ale już mamy tutaj siedzenie, już kiełbaski zjedliśmy. No. Tu już jako tako widać. Jest jakoś przestrzennie się zrobiło. Mi się udka smażą. Znaczy grillują. No dzisiaj na takim elektrycznym, bo
jak jesteśmy zajęci pracą, to by nie było czasu pilnować tego grilla, tam dokładać do grilla. No i to taka robota. Tutaj jeszcze ta strona to jest, wygląda tragicznie. We folii to szkoda słów. Te wszystkie sałaty porosły znowu na wysokość. Pomidory wprawdzie też porosły i kwitną. Widzę, że tam pomidorki są, ale tu się będę musiała za to zabrać, a najpierw chcę troszkę ogarnąć tutaj. No tutaj jeszcze będzie mąż kosił, to dopiero potem tam będę coś szła robić. Tam jest tragicznie, a tutaj też już trochę zaczęłam robić. Nie chcę tak pokazywać, bo tam sąsiedzi są na drugiej działce. Tu już przynajmniej przejście jest i tak do połowy wzdłuż ścieżki jest tak w miarę wyczyszczone, no ale jeszcze jest masakra. Masakra, tam gdzie róża mi kwitła. Oj, teraz to słońce tak. No. Bukszpany będę musiała pryskać, ale to nie dziś, no bo już znowu ćma mi się tam zaczęła robić. Brać za to. No, znowu mi tam coś przerwało, nie wiem dlaczego. W każdym razie ćma bukszpanowa znowu zaatakowała, także będę musiała spryskać te bukszpany. Ona nie jest tak źle, ale już widać znaki żerowania. No, bo tutaj będę miała masę. Jak to było do przewidzenia roboty. No ale co zrobić? Trzeba to zrobić, nie? Najważniejsze, żeśmy już zaczęli. Gdyby mężowi ta kosiarka tak dobrze, sprawnie szła, kosiła, no to już by było dawno pokoszone. Fakt, że mówił, że pójdzie od rana pokosić, no a wstało o 9:00. Przyszliśmy tutaj, to już dawno minęło południe. No i jesteśmy o parę godzin do tyłu z robotą. Ale nie szkodzi. O, ktoś chodzi i podglądał. Jakiś padać. Poczekajcie, muszę sprawdzić, kto to jest. Czekajcie. Już wiem, kto mi tam podglądał. Stary znajomy, ale tutaj przez tą trzcinę, przez ten bambus, to tak nie za bardzo widać. No. I znowu się pogubiłam. Tak jak mówiłam o tym koszeniu. No, trzeba kosić żyłkową, bo taka normalna kosiarka nie daje rady, bo za wysoka trawa, za gęsta. A ta żyłkowa, co chwilę się rwie, ta żyłka. I ciężko to idzie, no ale miejmy nadzieję, że dzisiaj nam się uda to obkosić, bo to już będzie dużo. Wtedy będzie można tu jutro przejść na kawę sobie i ciasto. No, też bym chciała najprędzej to zrobić, bo jeszcze dzisiaj mnie czeka ciasto robić, nie? Pieczenie ciasta, no chciała upiec to ciasto, żeby jutro była taka fajna niedziela, przyjść sobie z kawką i gdzie kawka jest z tym, z ciastem tutaj i tak sobie posiedzieć na łonie natury, tak po kościele, no i to tak, to ja się zabieram teraz dalej za pracę, co chwilę tu chodzą ludzie, dobrze, że ja tutaj tak jestem pozarastana i tak nie widać, no ja się teraz będę brała za pracę. Potem się jeszcze zobaczymy. Tam się wzięłam za robotę, ale mnie korzonka zagadała. No i zostawiłam robotę i będziemy jeść teraz kurczaczka, bo się już zrobił. Tak. Pan domu. Pomachaj ładnie do widzek i widzów i nasze kurczaczki. Taki kurczaczek. Mam nadzieję, że będzie taki dobry, jak ładnie wygląda. No i jestem w buszu. Strasznie tutaj dzisiaj, ale bardzo dużo zrobiliśmy już. Trawa jest w miarę wykoszona i tak to trzeba będzie potem jeszcze kosić normalną kosiarką, bo żółkową to tak, wiecie, to się też kładło. Ona jest bardzo mokra jeszcze, ta trawa.
taka soczysta mocno. Ale teraz to już jak tak jest skoszone, to już będzie można normalną kosiarką kosić, będzie fajnie. No, tam powycinałam dużo tego winobluszczu, także już tam się też troszkę odsłoniło. No, to co zrobiłam, to za dużo nie widać, że jest zrobione, no ale ja już widzę, nie? I już są jakieś przejścia, jakieś coś, że da się funkcjonować. A tu w ogóle to już tutaj jest fajnie, bo nie wiem, czy będziecie widzieć. Tutaj już mamy takie przejście, bo to też było zarośnięte. I pod jabłonką sobie zrobiliśmy, że jest fajnie do siedzenia. No, tam sobie pałeczki takie, te kadzidła żeśmy palili, żeby komary tak odstraszyć troszkę. No, to wam pokażę jeszcze tak trochę. Bateria mi znowu miga. Tu już tak jest porządniej. Komary. No. I tutaj już też fajnie. Już jest przestrzeń. Już opanowałam ten winobluszcz. Tam nawet widać kwiatek. Mam nadzieję, że zdążę to pofilmować, zanim mi padnie bateria. Tutaj też już mam trawę skoszoną. Mokra, bo mokra, ale już jest nisko. No i tutaj też jest przestrzeń już. Bo to była jedna wielka ściana winobluszczu. Tak. I już tutaj też lepiej wygląda. Tam miałam w tych wiaderkach te najmniejsze dalie, no i one tego nie przeżyły. Chociaż im zrobiłam potem już dziury, żeby woda odchodziła, to jednak nie dało rady i trzeba będzie to wyciągnąć i niech się to obsuszy. Może na przyszły rok coś z tego będzie. No tu już jest taki, jak to mówię, mój mały pokój do siedzenia. No. I tak. I co wam chciałam powiedzieć? Tylko tak uważać, żeby mnie sąsiedzi za bardzo nie widzieli, bo to potem się mogą sobie robić podśmiechujki. No. I tak. Dzisiaj jestem już zmęczona. Nie bardzo mi się chce coś mówić. Zaraz idziemy do domu. Jeszcze będę robiła ciasto z wiśniami na jutro. No i jutro chyba przyjdziemy sobie na kawkę i ciasto tutaj na działkę. Także na razie trzymajcie się. W domu się jeszcze odezwę. Nie wiem, czy to widać. Ten księżyc. O, teraz. Teraz będzie widać. Dzisiaj jest pełnia. Na to wychodzi. No, prawie że pełnia. I już go widać. A my już idziemy z działki. Wdrapujemy się pod górę. Już prawie na górze jesteśmy. I ledwo żyjemy. No ale trzyma nas przy życiu to, że przyjdziemy do domu i się kawki napijemy, nie tata? Z ekspresu. Bo tam nam się nie chciało robić fusiastej, a tam jest ekspres, ale trochę inny. No i mleka nie wzięłam i czasu nie było, bo trzeba było coś robić. Także jutro się tam kawę napijemy, tylko mleczko weźmiemy ze sobą. No. A teraz już jesteśmy prawie na górce. Nie wiem, czy to tam widać, jak za mną tam na dół jest. No, to na razie zobaczymy się w domu, ale już chyba nie na balkonie, bo już będzie za ciemno.
wiecie, mamy już prawie że północ. No właściwie to nie, no bo jest dopiero 23. Ja już ciasto włożyłam do piekarnika. No poczekam, aż się upiecze. W tym czasie sobie zmontuję do końca film. Także to będzie na dziś. Jeszcze będę musiała iść też, no wiadomo, że do łazienki. Ale muszę też zrobić coś z paznokciami, bo pewnie zauważyliście, że mam do połowy już tylko lakier, reszta te zmyte, no bo jak się coś robi, to wiadomo, on odchodzi ten lakier. Mam zwykłym lakierem pomalowane paznokcie. Jeszcze dzisiaj te wiśnie drylowałam. No to już całkiem wyglądają nieciekawie te moje paznokcie. No to jak już złożę filmik, pójdę się okąpać, potem sobie jeszcze paznokcie zrobię. W tym czasie mi się ciasto upiecze. No mam nadzieję, że zanim pójdę się kąpać, tam się upiecze. To znaczy się, jak zmontuję filmik. Już mi się język troszeczkę plącze, troszkę zmęczona już jestem. No i co chciałam powiedzieć. Te wiśnie drylowałam, jak widzieliście, takim drylownikiem, takim ręcznym. Znaczy inny też jest ręczny. Mam taki, co się tak, wiecie, tak przyciska i tam odpadają do jednego pojemniczka, lecą wiśnie, do drugiego pojemniczka pestki. Ale tak szczerze powiedziawszy, on jest tam schowany. Ja tych wiśni miałam za mało, żeby tak tamtym. Wystarczyło mi, żeby tym takim podręcznym to zrobić, wydrylować. Bo tamten, tak szczerze powiedziawszy, on co którąś pestkę przepuszcza. I to potem człowiek nawet nie wie, że tam w wisience jest pestka. Potem tak wziąć taki kawałek ciastka z wisienką i z kostką w środku, to tak nie bardzo, nie? No. A tu mamy kontrolę od razu, no, że jest ta, że ta pestka nie wyskoczyła. No, jestem ciekawa. No, miały te wiśnie iść na konfitury, no niestety nie poszły na konfitury. Poszły prawie całe do ciasta, zostało jeszcze parę, to sobie je zjem. Zostało mi parę ich, jeszcze parę tych borówek. Troszkę jogurtu mam, no to sobie zrobię taki jogurt owocowy i sobie to zjem. No, co chciałam wam powiedzieć. Na tej działce to widzieliście, trochę porobiliśmy, jeszcze tam masa roboty czeka. Znowu mam nieostre, nie wiem dlaczego. Wkurza mnie to, jak ja to potem oglądam i idę i mam, ciągle jestem nieostra. A jak idę, filmuję, to tego nie widzę, no bo nie mam podglądu do przodu, żeby zobaczyć, że tam coś jest nie tak, nie? No ale widzieliście, jaką górę musimy pokonać. Na razie chodzimy bez samochodu, bo musimy kupić nowy akumulator. No także na razie się ćwiczymy. Ale to też dobre dla zdrowia, będzie to wcześniej, jak mieszkam jeszcze w innym bloku tutaj. Tę działkę to, jak wiecie, mamy bardzo długo. Też chodziliśmy na piechotę, chociaż samochód był, a się na piechotę chodziło na działkę. Tylko teraz się tak rozbestwiliśmy, że się wszędzie wozimy. No ale to wiadomo, to było 20 lat temu. To człowiek był młodszy i więcej siły miał. Teraz nie powiem, że jestem taka stara i bez siły, ale jednak wygodniej jest, jak coś się wiezie na działkę, zjechać sobie samochodem, zwłaszcza, że potem jak człowiek jest zmęczony, zamiast iść pod górę, to sobie usiądziecie w samochodzie i jedziecie, nie? No, ale na razie jakoś trzeba to przeboleć. Także spacer nam też dobrze zrobił. Nie musiałam znowu iść na mój spacer. Bo to już i tak późna pora była. Jak żeśmy szli do domu, nie? Komary to tak trochę nas tam cięły. To się okaże, ile bąbli jutro będę miała, bo to mi tak na drugi dzień wychodzą. No, ale tak jak się ruszałam, to mi się wydaje, że jak coś widziałam, no to tam ciachłam go, ale że mam nadzieję, że mnie bardzo nie pogryzły. Wczoraj mnie pogryzły tam w tym lesie bardzo. No, a tam jak siedzieliśmy sobie pod tą jabłonką, to tam ten taki bros, tą spiralę też jest, z rajda też chyba taka spirala jest. Ale miałam akurat z brosa jeszcze na działce, to sobie zapaliliśmy tą spiralę taką przeciwko komarom. No i parę takich patyczków, tych kadzidełek. Także był zapach taki fajny, miły.
A jednak tego komary nie za bardzo lubią zapach kadzidełek, także przynajmniej jak jedliśmy, to nas tak za bardzo nie atakowały. Potem mi się prawie że usnęło na tej huśtawce, bo mi się tak fajnie huśtało, a mąż tam poszedł coś tam się przebierać i mi się tak fajnie zrobiło i nawet mnie te komary nie przeszkadzały mi. Jeszcze sąsiad z boku tam coś opowiadał koledze i tak monotonnie mówił, że mnie to normalnie usypiało. No i to tak macie. Na tej działce, jak widzieliście, no to tak tylko troszkę pokazałam wam, tam gdzie jeszcze jest do zrobienia, to tam jest jeszcze dość dużo, ale mi się wydaje, że w tym tygodniu dam sobie radę z tym. Tylko bym musiała chodzić tak od rana, no i po południu dopiero będę pewnie wracała, nie wiem, obiady, jak będzie z obiadami, no bo mąż po pracy, jak on też teraz jest bez samochodu w pracy, no to nie będzie mi schodził na tą działkę, tylko jak przyjdzie, to będzie szczęśliwy, że do domu przyszedł. No chyba, żeby już dostał samochód, to może tam będzie zjeżdżał, żeby tam coś zjeść, nie wiem. W każdym razie, jak Wiki nie będzie chciała ze mną chodzić na działkę, to będzie w domu pichciła jakiś obiad. No i tak, żeby mąż miał i ona, a ja sobie najwyżej tam coś zjem na tej działce, nie? Coś tam zawsze wezmę ze sobą. Przecież nie muszę mieć cały czas obiady takie. Mogę mieć tam jakieś kanapki, coś. A potem obiad o kolację sobie zjeść, jak przyjdę do domu. A tam jednak troszeczkę porobić. Mam nadzieję, że mi się tak uda w tym tygodniu jakoś tak odrobić troszkę tą działkę. Tak, żeby się jeszcze móc nacieszyć przez te lato tą działką, bo przedtem cały czas tak mokro było. Teraz to widzicie. Bo tak szczerze mówiąc, to tam jak się siedzi pod tą jabłonką, to ta ziemia jest jeszcze mokra. Znaczy się, już się nie ujeżdża, ale jest mokro. Ta trawa, jak w ogóle obcinał, mąż ścinał trawę, to ona była tak soczysta i takie to mokre wszystko było. Tak jakby dopiero co popadało. Ta ziemia taka, tak wygląda. Nie jest sucha, tylko tak jakby dopiero co popadało. No. Także jak to jest ścięte, to troszeczkę może też i bardziej to odparuje sobie. No bo ta jabłonka też na tym cierpi. W tym roku to jabłek mieliśmy, właściwie wcale nie mieliśmy, bo akurat jabłka przypadały na ten okres, jak tam ta woda stała, to ani tam podejść. Wszystko poopadało, zgniło na dole. Tam parę jabłuszek jakichś malutkich wisi, no ale z tego nic nie będzie. Widać po liściach nawet, że ta jabłonka jest taka nie bardzo. Podkoruje to. Na tej drugiej jabłonce jest więcej jabłek, bo są zimowe. Są te jabłka się trzymają. Mam nadzieję, że dotrzymają aż do jesieni. I będą, bo one są też bardzo dobre, te jabłuszka. No, winogron widziałam jest bardzo dużo, tylko że my mamy większość tych winogron. No, te takie na przetwory, nie do jedzenia, bo one są takie cierpkie, twarde skórki, pestki i w ogóle. To aż tak szczypi wszystko tutaj, jak się je je. No, my kupiliśmy takie deserowe, kilka odmian i tam sobie przy altance daliśmy, ale to dopiero są młode wina, także to tak, parę kiści tam będzie do zjedzenia. W zeszłym roku pierwsze owoce tam były i tak szczerze powiedziawszy, niby to miały być deserowe, a też te jedne, co jadłam, to takie wydawały się, że takie właśnie jak te, co już mamy. No, także zobaczymy, jak to będzie dalej. Tymi winogronami tam. No i to tak. Jutro mamy niedzielę, wy już macie niedzielę. No i tak zamierzam, jak się ciasto upiecze, to jutro będziemy mieć do kawki rano, a potem sobie weźmiemy na ogródek do kawy ciasto, bo ma być jutro ładna pogoda, to sobie posiedzimy na ogródku, kawka, no bo jak my w sumie późno idziemy do kościoła, to przed kościołem takie pożywne śniadanie jemy. Także jak potem będziemy po kościele, to nie będziemy zaraz obiadu sobie robić, tylko pójdziemy sobie na kawkę, posiedzimy, a obiad później sobie zrobimy. No. Jutro będę miała też udka z kurczaka, tylko że będą w marynacie i potem się będą piekły, a te na grillu tamto posypałam
przyprawą do gyrosa, bo nie miałam takiej przyprawy do tego, do grilla, a miałam do gyrosa, to posypałam to tym gyrosem, kebab gyros i się to tam piekło i było też bardzo dobre. No. A jutro będzie tak, ziemniaczki do tego, surówka z lodowej sałaty, rosół oczywiście, on jeszcze się bulka tutaj, bo to tak chciałam, żeby tak mocno ten wyciąg z tych łapek z tego był, nie? No, rosół, tylko ja nie wiem, czy ja mam makaron. To dopiero, jak będę jeszcze musiała jutro makaron robić. No i chcę zrobić kompot. Tutaj już mam takie troszeczkę zdechlaki, te rabarbary, jabłko i trochę tych winogron. No to jutro to wrzucę do kompotu i będzie kompot. Do tego, nie? Mam jeszcze arbuza. Kawałek arbuza mam w lodówce, nikt go nie je, tylko ja. Jak przyszliśmy z działki, to aż myślinka leci. Przyszliśmy z działki, mi się chciało pić. Tak sobie wyciągnęłam takiego zimnego arbuza, zjadłam. Takie to dobre. No. Dobra, to będziemy już kończyć, bo już jest późno, jeszcze to muszę montować. I dziękuję Wam za uwagę, za subskrypcję, łapki, komentarze. No i polecam się na przyszłość. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku. No i przyjdźcie na następny raz. I mam nadzieję, że Was dzisiejszy vlog nie znudził za bardzo. Ten z ogródka. Mam nadzieję taką. No. Ja to tam się na pewno nie nudziłam. No. Dobra, to do miłego następnego. Miłej niedzieli Wam życzę. I bajo, pa pa, do jutra. No i ciasto się już upiekło. Nie będę tam sypać cukrem pudrem, bo tam jest ta posypka słodka. No, posypka się to chyba nazywa, nie? To z masłem, inaczej się to nazywa, ale teraz już nawet nie pamiętam, ale wiecie, o co chodzi. No. To tak wygląda moje upieczone ciasto. Mam nadzieję, że znowu będzie ostre. O, wyostrzyło się. Pachnie nieziemsko. Aż ślinka leci. Teraz tylko trzeba będzie czekać aż do rana, no bo co, teraz już nie będę jadła, aż to tym bardziej gorące. No, to by było na tyle na dziś. To na razie, do jutra.